3 lata, tyle łącznie zajął remont kaplicy poewangelickiej w Śmiglu. W 2015 roku zgromadzono dokumentację, w roku 2016 wyremontowano dach. W 2017 wykonano prace murarskie, malarskie, stolarskie i ślusarskie. Zreperowano posadzkę, drewniane balkony, zamontowano centralne ogrzewanie i wymieniono instalację elektryczną. Odtworzono okno w prezbiterium. Całość inwestycji wyniosła 307 138 zł. Za lata pracy podziękowano gospodarzowi obiektu Antoniemu Szulcowi, który wraz z żoną od lat opiekuje się kaplicą. Kaplica po renowacji ma być miejscem spotkań kulturalnych. Mam nadzieję, że będzie to taka kolebka dla nas wszystkich, takich wieczorków autorskich, spotkań kulturalnych, wystaw w przyszłości. I mam nadzieję, że to miejsce będzie tętniło życiem i będzie jednym z takich pięknych wizytówek Śmigla, gminy Śmigiel dla wszystkich. I będzie tutaj sławić także w powiecie kościańskim. Oficjalne otwarcie kaplicy połączono z wieczorem autorskim dr Kamili Szymańskiej, autorki publikacji Martin Adelt 1685-1772 z dziejów parafii luterańskiej w Śmiglu. Wydawcą publikacji jest Urząd Miejski w Śmiglu. To kolejna książka z serii publikacji regionalnych, tym razem skoncentrowana na czasach, gdy Śmigiel był ośrodkiem różnowierczym.